Witam Was już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Nerdyśmy na Arcystone 4 Walki Online. Okejka, w poprzednim odcinku grałem z Shizuem, więc dzisiaj przyszła pora. W sumie to nie wiem, kim by zagrać, ale mam pewien pomysł. Mianowicie dawno nie grałem z Sage Modem, a Sage Mod jest spoko, więc jak będziecie Naruto w trybie Sage Moda, za supporty standardowo, będzie powolna kurwa i Lee zareagować ciałem Menel. Ostatnio odcinku grałem standardowo z Szymonem, dzisiaj, ponieważ ostatnio czytając komentarze, jakieś kółko wzajemnego spierdolenia się nieudolnych stormozjebów, pisało mi, żebym zagrał z kimś innym, więc... Jako, że jestem dobroduszny dla spierdolin, dzisiaj zagrałem sobie z randomem. Znaczy, no nie żeby Szymona akurat awk nie było w tym momencie. No nic, Ghostek mi propostali z czwórki w dźwięku, więc będzie to troszkę nieciekawe. Gość w ogóle ma w chuj wysoki ranking, czyli już się domyślam, jak ta walka będzie mniej więcej wyglądała, ale spokojnie, spróbuję mu najebać spawnę po raz pierwszy, uniknął mi spawnę, ale puśćmy Lika, może Lika zrobi. Kurka żowa! Gość miał tylko Gary Mago, ten Gary Mago, z tego co pamiętam, był dość dobrą kontrą na większość postaci, bo on miał takie pierdolone, nie pamiętam w sumie jak to się nazywało, ale miał strasznie, jak to wy tutaj dobrze ubrać słowa, strasznie dobrą kontrę, no niwaj, wysłów się wreszcie. Kurwa, ja mogę się coś wysłowić. Cały dzień mnie bania napierdala, a jak mnie przestała napierdalać bania, to mówię, stwierdzę, że nagram sobie odcinek. Miałem zrobić w ogóle inny dzisiaj filmik, ale mówię, a stan jest dobry na wszystko, jakby nie patrzeć, więc niech sobie będzie. No, gość mnie na razie jebie perfekty, to jest fajnie, użyjmy tego gówna, nie weszło mi to gówno, kurwa, nie wchodzi mi ten blok zapierdolony. Nie działa mi blok na tym padzie, muszę tego pada wreszcie wymienić. Kurwa, już od 10 odcinków trąbię, że mnie tego pada. Nagrywam średnio tak 3 razy w tygodniu te zajebane walki online, co walkę online, ten pad jest w gorszym stanie, mi się daje, że długo będzie w takie pisko chujowe stanie. CO?! Jakim cudem tego uniknął? Widzieliście? Przemienił postać w momencie, kiedy puszczałem tamburynowi łapanie. Przecież tak się nie traktuje ludzi, ale spokojnie, nie? Easy peasy, lemon squeezy. To wszystko było częścią większej strategii. Specjalnie dałem się tak mocno robić, żeby w tym momencie się odpalić. Na tym odpaleniu kiedyś najebałem, pamiętam, Harumi po raz pierwszy, więc to jest dość fajne i nostalgiczne odpalenie, więc można spokojnie tutaj go nakopać. Te postanie z czwórki dźwięku to ma jakiś autyst, czy co? Przecież goście się w ogóle trafić nie da. Halo, kurwa, Ghostek! Co to ma znaczyć? Dobra, mam go w powietrzu. Podwijasz, Leszczu? Czemu będę podwijał, nigdy nie wchodzi tak jak powinno. Dobra, dawaj, jeszcze raz. Tilt. Ale porobiony. Myślał Ghostek, że ja teraz w tym momencie stiltuję, a tu taki surprise. Ładne combo ma ten Sage Mod. Swoją drogą, Naruto właśnie w tybie Sage Moda wersji na Stormie, z wersji w Stormie 4 jest strasznie znerfiony względem tej wersji ze Storma 3, no. Storma 3 wersja była dużo szybsza, bardziej mobilna, pierdolone notki! I ogólnie była dużo fajniejsza. Dobra, spokojnie, jak nawoimy. Nie, puśćmy Lika. I teraz Neji, brawo, kurwa, Neji, ty kurwa, bez zasięgu. Nie mam drewna, spawnega niespodzianka, spawnega nie... Ani jeden spawnega mnie przy tej walce grający H1, no tak troszkę krócej przypał, no nie! Cholercie, nie widziałem tego łopania, to był taki przyczajny tygrys, wyciągnął tego pindolka spod tego swojego... spod tej swojej szmatki na plecach tego pantopa i nawet taki XD. No nie fajnie. Dobra, Gościek tutaj zbudował sobie mur chiński wokół mnie. Co on tutaj postawił? To on tutaj narysował jakiś krąg do transmutacji niż Fullmetal Alchemist na ziemi. Myślisz, że ja w to wdepnę i kurwa gówno wyrośnie. Dawaj. A skoro głównie mowa, to serdeczne JP na czacie. W sumie to ma dwa znaczenia. Dobra, let's go, Lee. Teraz jeszcze wejdzie mi tutaj Neji. Oczywiście, że mi Neji nie wszedł. Kurde, ale dostaję po piździe. Wiedziałem, że jestem gościem nie grać, bo to się tak skończy. Mogę sobie poszukać innego, ale nie było nikogo normalna, tylko rankedy w sumie w tej grze są jeszcze grane po dwóch latach od premiery. W sumie dziwi mi się, że po dwóch latach od premiery ktokolwiek jeszcze w tą gierkę gra. Z reguły gry anime krótko żyją. No w sumie, ale z drugiej strony, jak mnie patrzy, to już nie wychodzi żaden nowy Storm, więc może to dlatego ten Storm 4 jest nadal tak okupywany. Chociaż ostatnio tam gadałem z gościem, to mówił, że w Stormie 3 nadal też się ludzie pojawiają. Ktoś tam mi na streamku pisał, więc no, powiem wam, ten Storm jest całkiem żywotny jak na gierko Hitkibaga. Ciekawe, jak ta sytuacja ma się w Xenoversie 2. Haha, pewnie się kurwa nie ma, bo ta gra to jebane dno. Pewnie ta i ma DLC droższe od całej gry, swoją drogą, nie pozdrawiam. A i nie działa po update'zie. Jest! Kurczę! Wszedł mi spamrengan, choć jeszcze raz w walce, dobra, jestem spełniony. Dobra, teraz mogę wygrać walkę, wszedł mi pierwszy spamrengan, zaraz wejdzie drugi, patrzcie. Teraz wejdzie. Ej, gdzie jest moje drewno?! Gdzie jest moje drewno i przy okazji, gdzie się podziała kotra? W ogóle, gdzie się wszystko podziało? Dobra, teraz włączę Ultra Instinct. Go Ultra Instinct, dawaj, dobra, załączył się, nice. Spokojnie, jak na wojnie. Gdzie, co jest tym Ultra Instinct? Dobrze, leci, a to było przejdziane. Leci. Ha, to działa!
Dawaj, dawaj, dawaj! Głostek! Jak jeden co klikam! Wszystko klikam, muszę kamerkę się włączać! No i ze kurwa do... Ale miałem soczysty punchline teraz. Krzyku w przypływie, złości na ciotkę Tereskę. Ale zapomniałem, że od 3 lat nie żyje. Okej, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego odcinka Storma. Cześć!